Żaden normalny człowiek nie wytrzyma na tej diecie. Tak powiedział dwie amerykańskie vlogerki po tym, jak przez 4 dni testował dietę modelek Victoria's Secret. Ja może wytrzymam, bo A. nie jestem normalna, B. będę na tej diecie tylko 2 dni. Jeden dzień to klasyczna dieta modelek Victoria's Secret, czyli no po prostu to, co jedzą na co dzień. Dzień numer 2 to dieta, którą one stosują na tydzień przed głównym pokazem, który odbywa się co roku, czyli dieta płynna. No i do tego jeszcze po 2 treningi dziennie. Czas, start. No i teraz czas na chwilę prawdy, bardzo proszę. To jest ostateczny wynik. Zobaczymy, co się wydarzy za 2 dni. No dobra, czas na pierwszy trening, czyli idziemy biegać. I po bieganiu wjeżdża śniadanie, 4 łyżki owsianki zalanej wodą, pół grejpfruta, całe kiwi i łyżeczka masła orzechowego. No i smacznego. No i następuje aktualizacja. Ja już pomiędzy pierwszym a drugim posiłkiem, dzisiaj są ich tylko 3, odczuwam głód i zostaje mi się tylko napić wody. No i wjeżdża obiad, całkiem spora porcja, ale najwięcej jest tutaj sałaty, pomidora, buraka. Jest też 80 gramów gotowanego na parze kurczaka i to wszystko jest trochę bez smaku. I dzień numer 2. Wjeżdża ciężkie działo w postaci soków, które mam pić przez cały dzień na zmianę z wodą. Mamy tak, przez cały dzień do wypicia ten sok warzywny, szklankę wody w ilościach największych jak się da i na śniadanie i na kolację jogurt grecki z siemieniem lnianym. No i dzisiejsza aktualizacja wygląda tak. Bardzo chce mi się spać, bardzo chce mi się jeść i dałabym się pokroić za kawałek czekolady. No i chwila prawdy. No prawie 1,5 kg, ale nie wiem, czy ta gra była warta świeczki. Nie warto było. A to z kolei to jest dokładnie to 1,5 kg, które straciłam w ciągu 2 dni tej diety.